Zaskakujące doniesienia o Dowbor, dostała zaproszenie na telekamery, ale nie przyszła. Po tym, jak nasz nowy dom otrzymał telekamerę, nieobecna na evencie Katarzyna Dowbor podziękowała fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że nie było jej dane zrobić tego osobiście. Z najnowszych informacji wynika jednak, że zaproszenie na galę dostała. Głos zabrali organizatorzy wydarzenia. W minionym tygodniu fanów Katarzyny Dowbor zaskoczyły wieści o tym, że ich ulubiona prezenterka nie została zaproszona na galę telekamer, gdzie statuetkę dostał program Nasz Nowy Dom, którego prowadzącą prezenterka była przez 10 lat. Co więcej, nawet podczas odbierania nagrody w stronę wieloletniej gwiazdy programu nie padły żadne słowa. Dotąd ona sama informowała, że nie była na event zaproszona. Wystosowała także swoje własne podziękowania za statuetkę w mediach społecznościowych. Teraz w mediach pojawiły się nowe informacje, które rzucają na sprawę nieco inne światło. Czy Katarzyna Dowbor zaproszenie na galę telekamer 2023 dostała, ale z niego nie skorzystała? Katarzyna Dowbor była zaproszona na galę telekamer. Organizator zabrał głos. Krótko po tym, jak telekamera powędrowała do reprezentantów ekipy programu Nasz Nowy Dom, Katarzyna Dowbor zamieściła w sieci własną wiadomość dla widzów, informując w swoim wpisie, że nie dano jej szansy osobistego podziękowania podczas gali, dlatego robi to właśnie poprzez media społecznościowe. Internauci byli tym faktem bardzo rozgoryczeni i na Edwarda Miszczaka znowu poleciały gromy. Teraz jednak okazuje się, że mogło być nieco inaczej. Głos zabrał organizator, który podkreśla, że prezenterka Nasz Nowy Dom zaproszenie dostała. Jak informuje plotek, Agnieszka Winiarska z biura prasowego telewizji Puls, która transmitowała wydarzenie, potwierdziła z organizatorem, wydawnictwem Bauer, że Katarzyna Dowbor otrzymała zaproszenie. Zaproszeniami dla nominowanych od lat zajmuje się wydawnictwo Bauer, organizator plebiscytu telekamer. Potwierdziłam zwyt Bauer, że pani Katarzyna Dowbor otrzymała zaproszenie na galę, przekazał serwis. Dziennikarze plotka skontaktowali się również z samym organizatorem, by spytać o formę zaproszenia. Jak się okazuje, była to korespondencja e-mailowa, przesłana na adres managementu prezenterki. Czy możliwe jest, by zaproszenie zostało nieopatrznie pominięte, niezauważone lub przez pomyłkę nie dotarło do adresatki? Serwis zwrócił się z pytaniem do przedstawicieli Katarzyny Dowbor, ale nie otrzymał odpowiedzi. Również w mediach społecznościowych była prezenterka Nasz Nowy Dom na temat pojawiających się doniesień głosu nie zabrała.